Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z serii Let's Play Pokémon Black Randomizer Nuzlocke. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy do Dreamyardu, gdzie czeka nas parę rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że mój komputer pozwoli mi na w miarę płynne nagranie tego filmu, bo widzę, że już lekkie ściny się pojawiają, ale myślę, że nie będzie tak źle. Odnośnie tego tutaj wszystkiego, no ja już ogarnąłem tych trenerów. Ze względu na to, że ostatni save mi się nie zapisał i musiałem dojść z powrotem do tego momentu. Mam Pokémony zbliżone do tego... Kurde. Do tego stanu, co były w ostatnim odcinku. Więc Lampka jest na 11, Spinarak na 10, Glucik na 11 i Gibble na 10. Coś w tym stylu było, więc no... Walka z liderem sali trochę inaczej poszła, też dlatego ten exp się inaczej rozłożył i musiałem tutaj ogarnąć tych trenerów, żeby to tak w miarę było równo. Więc też dlatego tych walk, kurde, zawsze się pomylę, tych walk wam nie pokażę. Ale dobra, wracamy do gry. Bym musiał nauczyć jakiegoś Pokemona kata. I to będzie mógł tylko Gibble. Dobrze, no niech się nauczy. Będzie jakiś tam ruch na dobitkę. Jak to ja mawiam. Dobra, no i tniemy sobie drzewko, które już można ciąć, bo pierwszą odznakę już mamy. Gibu ładnie ścina drzewko. No i oto pojawia się Bianka. Tak, szukam mistycznego Pokemona. No i ona chce poszukać razem z nami najwidoczniej. O, coś było słychać. Jakiś dźwięk. Bianka zareagowała. Hej, czy słyszałeś ten dźwięk wydobywający się zza tej ściany? Chodźmy, zobaczmy, co to jest. Więc oczywiście ja idę przodem. I to, kochani, jest Muna. Muna, Pokémon psychiczny z regionu Unova. O tym Pokémonie wam wspominałem w którymś tam odcinku Leaf Greenów, gdzie była rozmowa z takim facetem niedaleko Lavender Town, bodajże. I ten facet właśnie wspominał, że chciałby zobaczyć różowego Pokémona w kwiatki. No i takowy Pokémon jest, mamy okazję go zobaczyć, jest nim Muna. No i oczywiście frajerzy z teamu Plasma musieli się pojawić. Chcą od Muny Dream Mist, czyli takiej mgły marzeń, coś w tym stylu. Kim jesteście, co robicie? Ty mówisz do nas? Jesteśmy Team Plasma. Walczymy dniem i nocą, aby uwolnić Pokémony od samolubnych ludzi. A wy co robicie? Muna i Muszarna emitują mistyczny pył zwany Dream Mist, czyli taką mgłę, tą chmurę marzeń, który pokazuje ludziom marzenia ludzi. Chcemy użyć tego, aby pokazać ludziom, chcemy użyć to. We're going to use that to make people want... Aha.
żeby zmusić ludzi do wypuszczania swoich Pokemonów. Pokażemy ich sny do manipulowania ich sercami. O, piękny kop. Uda. Dalej. Oddaj nam Dream Mist. Kopiesz Pokemona, żeby zmusić go do oddania ci Dream Mist. Za niegodziwość, dlaczego? Jesteście trenerami, jesteście także trenerami, tak? Dokładnie. Jesteśmy trenerami Pokémon, ale walczymy dla innych przyczyn. Nie lubimy was dwóch. Was dwoje, przepraszam, was dwoje. Więc będziemy walczyć o wolność Pokémonów. Dobra, nie, bo to już zaczyna być kaleczne wręcz to moje tłumaczenie. Tłumaczę chyba w miarę dobrze, ale dość wolno mi to idzie. Dobra, no i pierwsza walka z Teamem Plasma, tak już... taka pierwsza. Hello. Kogo ja mam pierwszego? Lampkę. No lampka może być w sumie. Dobra, co by tu użyć? Może Fire Spin? Lampka chyba miała 12 poziom, z tego co kojarzę. W tamtym odcinku już nawet nie pamiętam. Chciałem w miarę zbliżone te poziomy. Flame Buddy, pięknie. Jednak lampka się przydaje i nie chciałbym jej stracić. O, pięknie, 12 poziom. No i pierwszy grancik za nami. Trzeba teraz ogarnąć tego drugiego gościa. Whatever. Jedziemy z tym śledziem. Kolejny plazniak. Jestem ciekawy, jak to będzie w Pokémon Sun and Moon. Och, wiemy, jak ja się nie mogę doczekać tych gier. Te wszystkie... O, Timber. Te wszystkie filmy, bo zasubskrybowałem sobie kanał, jak możecie pewnie zobaczyć. Nie wiem, czy możecie, czy nie możecie, ale możecie... No, tak myślę, że moglibyście zobaczyć, jakie kanały subskrybuję. Między innymi jednym z tych kanałów jest oficjalny kanał Pokémonów. I tam zawsze pojawiają się wszelkie trailery odnośnie właśnie wydarzeń. Między innymi nadchodzącymi grami Pokémon Sun and Moon. No zapewne na pewno wiecie, o co mi chodzi. Zapewne na pewno. Okej. I tam właśnie te wszystkie filmy, ten... Pokémony, niektóre to naprawdę mi się zaczynają podobać. Co jak sami wiecie, jestem bardzo wybredny na tym punkcie, ale większość tych Pokémonów mi się podoba. Oczywiście są takie Pokémony jak Grubin czy jakieś tam inne Terabole, co naprawdę no, nie są zbyt atrakcyjne, ale Salandit mi najbardziej przypadł do gustu. Nie dość, że Pokémon ognisty, to jeszcze trujący. Pierwszy taki Pokémon stworzony przez Nintendo. I naprawdę zaczyna się to zapowiadać dosyć dobrze. Myślę, że kupię tę grę. Na pewno jedną z nich. Nie wiem jeszcze, którą. Muszę mieć informację. Przepraszam. Muszę poczekać na wszelkie tam informacje odnośnie właśnie ekskluzywnych Pokémonów, lokacji itp. itd. Jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, wracając do gry. Pojawił się Getsis. Ci zaczęli srać w gacie, no bo Getsis ich zaczyna opieprzać
za to, co oni robili z tym Pokémonem. Nie tak Gecy sobie to wyobraża i nie tak. Nie tak on chce, aby uwalniać Pokémony spod władzy samolubnych ludzi. No i teraz pojawia się ewolucja Muny, czyli Muszarna. Też Pokémon psychiczny. Nie wiem czemu, ale te Pokémony akurat mi nie przypadły do gustu. W ogóle niektóre Pokémony właśnie z Unowy nie bardzo mi się podobały. No jak myślę, przepraszam, w większości z Was region Unowa był taki średni. Aczkolwiek no Pokémony są fajne, są silne w większości. Naprawdę to jest coś. Są naprawdę dobre. I w ogóle fabuła jest fajna i w dwójce i w jedynce, jak dla mnie. Lokacje są fajne, legendy są fajne. Co jeszcze? Fabuła jest fajna, to mówiłem. Ogólnie wystrój, szata graficzna, to wszystko jest fajne. Aczkolwiek nie wiem czemu, ale w oryginalnych grach mi brakowało tego, że to tylko była piąta generacja. W większości. Pokémony z innych generacji to była rzadkość do złapania. Tam w niektórych tylko lokacjach. I tego mi brakowało właśnie w jedynkach Black White. W dwójce już to było nadrobione. Ale tam czego mi brakowało, sam nie wiem. Też gra bardzo fajna. Aczkolwiek, no nie wiem. Może to, że tak to od dupy strony było to zaczęte. O, Nidoran. Właśnie, bo to przecież nowa lokacja. Pierwsze spotkanie Pokémon Nidoran. Jest to Nidoran samica. Miałem samca, mam samca w Leaf Green, więc czemu miałbym nie mieć samicy w Blacku? Oj, stój, krytyk, ale było blisko. Dobra, Pokebole. Zwykłego Pokebola rzucę, bo tamto sobie zostawię na dobrą okazję. No i Nidran złapany, z którego jestem zadowolony, szczerze wam powiem. Może to nie jest jakiś szczyt moich marzeń, ale przyda się szczególnie, że jest to będzie Pokémon typu ziemnego. Jak najbardziej się przyda. Cieszę się bardzo z tego Pokémona. To tu jest Black Belt. Czarny pas. A tutaj co mamy? Bagrzem. No też się może przydać. Też. Co my tu mamy dalej? Tam jeszcze jest jakiś pokebolek, a tutaj Fighting Gem, czyli dwa kamienie do zwiększania tam takich pierdłek. Aha, tu są też rzadkie Pokémony w krzaczkach. Jestem ciekawy, co by mi tu wyskoczyło. Tylko gdzie jest ten krzaczek? Aha, krzaczek jest tam. Jak uda mi się dojść, to się dowiem, co to za Pokémon. No i. Oh my God. Coraz bardziej podoba mi się ta seria. No ale kuźwa. Nie wiem, czy ja mogę to uznać jako Pokémona. To nie jest shiny.
to, że jest rzadki Pokémon, bo to jest krzaczek. Ale ja już tu złapałem Pokémona. A co z Rajdon? Kurwa, ten Rajdon! Co ja mam zrobić teraz z sobą, kochanie? Wiecie co? Ja zrobię z nim tak. Postaram się go złapać. Postaram się go złapać. Co on zna? Stomp. No, bazyn efekt. Postaram się go złapać i po prostu pod odcinkiem wy zdecydujecie, co ja mam z nim zrobić. Czy mam go trenować, czy nie. Czy uważacie go za nielegalnego Pokémona na tej drodze? Czy też nie? Czy mogę go trenować? No to jak wiecie, no Rajdon już wyewoluowany. Czemu nie? Ja jestem jak najbardziej na tak. Lubię tego Pokémona, sami zresztą wiecie. Więc ja nie widzę przeciwwskazań, tylko no jednym przeciwwskazaniem może być to, albo dobra. Nie, jak uczciwie, to uczciwie, zasady są zasadami. Przykro mi, Rajdon. Chciałem cię złapać, ale zasady Nuzlocke są bezlitosne. Może na innej drodze mi się pojawisz. Ale tu na takich Pokemonach idzie tu pod ekspić. Już lampka ma 13 Nightshade. Wow. Przyna się ten cios jak najbardziej. Zamiast kąg. Nie, zamiast smog. Smog mi niepotrzebny. Nightshade. Wow. Dobra. Coraz bardziej podoba mi się ta seria. Naprawdę. Power Band. Nie wiem, co to robił. Ale no, ten Rajdon to mnie po prostu zszokował. Nie chcę patrzeć, co tu są, jakie są jeszcze tu Pokémony, bo się mogę zdenerwować. Jak widzicie, Rajdon tu już mi wyskoczył. Nic tego nizowego. Chillanberry. Też nie wiem, co to jest. Dobra, to może w takim razie... Skoro już tu wszystko mam załatwione, pójdziemy do Fennel, bo chyba tam teraz będę musiał zmierzać. Ogarnę sytuację z Fennel i będę mógł iść na następną drogę, na której też będę mógł złapać Pokémona. Więc to nie będzie głupie. Idę tu na górę. Co ty masz mi do powiedzenia? Dobra, i teraz właśnie daje mi Seajeer. W zamian za to, że pomogłem mi znaleźć ten Dream Mist. Tak, włącz. Tak to musi być włączone. Nie wiem po co, no ale... Tak to nie działa na lapku. Dobra. No, daj. Co my on? Dobra, ona tu pieprzy na temat tego Seajeera. No, dawaj. No, Entraling. Srupy dupy, i tak tego nie mogę używać, więc mi to niepotrzebne. Jeszcze ta laseczka tu se przejdzie. Popierdzieli swoje. A, Palpat. Dzięki temu byśmy mogli wymieniać się Pokemonami. No ale oczywiście nie mogę. Już kończ to piadolenie baby. Och, jeny. Ja chcę iść łapać Pokemony. No. I czak ma być. Dobra, ja teraz sobie właśnie moje Pokémony podleczę.
bo na nową drogę by się przydało nawet. Dobra. Już. Tak, myku się. No. Pięknie. Już komonki wyleczone. Pani już dziękujemy. Sejulera. Lecimy dalej. To już jest po północy. Znaczy północ praktycznie. Zegarek mi trochę źle chodzi. Jest prawie północ u mnie. Tutaj. Co my tutaj mamy? Pokebolka. A w pokebolku Dracoplate. No przyda się. Szczególnie, że to jest płyty, dzięki którym będziemy mogli zmieniać typ naszego Arceusa. O ile będę miał Arceusa. To normalnie chyba Arceusa zdobyć nie można. Grze. Nie wiem. Nawet nie pamiętam. Szczerze powiem. No, rzadki Pokémon w wodzie, aczkolwiek nie mam ani wundki. Ani wundki, ani surfa. Także nie dowiem się, co to był za rzadki Pokémon. Tymi dwoma paniusiami muszę się zmierzyć, jeśli chcę dojść do jakiejś tam trawki. Dobra. Myślę, że sobie dam z nimi radę. Poradzę sobie chyba. Co one mają? Dwa Pokemony. Poliwag i Barboach. Ale dzisiaj się wam zachciało. Tak, wiemy wszyscy, że lampka jest shiny. Pokémon. Może... No nie wiem. Nidoran. No w sumie Nidoran Gible też będzie, jest półziemnego. Więc no Nidoran, no dobra, niech będzie tak. Zobaczymy, co będzie dalej w grze. Nidoran się może przydać. Chyba, że no nie wiem, ale nie no. Nidoking potem będzie silna i da radę. Będzie dobrze. Tak jak Nidoking dzisiaj w Leaf Greenach też spełnia swoje zadanie. Oba oberwą. Oba niezbyt. Matshot jakiś używa. No chyba coś czuję, że nie dojdę do tej trawy. W tym odcinku bynajmniej. Double Kick. Może na Barboachu. Dragon Rage zrobimy na Poliwagu. Kolejne wąbelki. I Mud Slap. O matko, nie wiem. Och, jeny no. Jeszcze się to tak zmuliło jakoś dziwnie. No, pięknie. Poliwak pada. Dobra. Double kick. Ciekawe, czy to coś tam wzięło, ale... Nothing special. Scratch, zwykłym scratchem. Myślę, że dobiję. I
kac. Watergun. Na kim? Na Giblu. Już się robi ciepło. Mam tylko nadzieję, że żaden z tych Pokemonów nie zginie. Na pewno nie chciałbym stracić Gibla. Jest on mi bardzo bliski. Bardzo dobrym Pokemonem. Tak mi po prostu by było szkoda i to bardzo. Spinarak 11. No i tak to się wszystko kreuje i kształtuje. 25 minut to tak akurat na zakończenie odcinka. Cóż, no w dzisiejszym odcinku ciutkę coś tam się wydarzyło. Ogarnęliśmy ten Dream Yard, złapałem Nidorana, miałem okazję złapać Rajdona, aczkolwiek nie zrobiłem tego ze względu na zasady Nuzlocke. Dostosowałem się. Pokonaliśmy Team Plasma. No i jestem teraz na następnej drodze, na której będę mógł złapać Pokemona, ale to nastąpi w następnym odcinku. Jeśli chcecie go zobaczyć, zostawcie łapkę w górę i jak najwięcej. Na pewno mnie zmotywują, aby nagrać kolejny odcinek. No cóż, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podoba Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, która, jak wiadomo, bardzo mnie ucieszy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do kolejnego odcinka, który, mam nadzieję, pojawi się już niedługo na moim kanale CherryzardTube. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.